Ta próba szukania odpowiedzi na takie pytanie w obronę ludności polskiej. Pomocy Żydom w czasie II wojny światowej. Tych ludzi na proces przed... Wkład polskiego ruchu oporu w pokonanie Niemców kojarzony jest najczęściej z wysiłkiem militarnym. Jeśli spojrzymy na znaczenie zbrojnego oporu i pomyślimy, jak bardzo przyczynił się do pokonania III Rzeszy, okaże się, że ta perspektywa nie wypada bardzo zachęcająco. Musimy sobie zdawać sprawę z proporcji. W 1944 roku, wczesną wiosną, w lesie przebywało kilkanaście tysięcy partyzantów, stosunkowo słabo uzbrojonych partyzantów, góra 20 tysięcy. Nie byli w stanie oni zadać znaczących strat Niemcom, nie wiązali jakichś dużych sił nieprzyjaciela. Jeśli porównamy polski potencjał partyzancki z tym, czym dysponował Związek Radziecki, a Związek Radziecki miał 180 tysięcy partyzantów w polu, to okaże się, że rzeczywiście nie można mówić o jakiejś wielkiej sile. Czy to znaczy, że polskie podziemie w związku z tym nie przyczyniło albo w minimalnym stopniu przyczyniło się do pokonania Niemców? Nie, to byłaby ocena niesprawiedliwa. Praca tysięcy polskich wywiadowców sprawiła, że wywiad zachodni miał praktycznie pełne rozeznanie niemieckiego przemysłu zbrojeniowego, jego dyslokacji, wielkości produkcji. To Polacy odkryli największe tajemnice III Rzeszy, rozpracowali cudowne bronie Hitlera. To Polacy doprowadzili do tego, że Peneminde, chyba największa tajemnica Adolfa Hitlera, miejsce, gdzie produkowano i wymyślano bronie V1 i V2, zostało obrócone w perzynę. Ten typ informacji, który otrzymywali alianci od Polski, sprawiły, że wojna trwała nie dzień czy dwa krócej, ale trwała kilkanaście miesięcy krócej niż mogłaby teoretycznie trwać. I ten rodzaj wkładu polskiego podziemia jest nie do przecenienia.